Dzień dobry, witamy w naszej letniej redakcji, redakcji Telewizji Słupsk. Dzisiaj w gościnny program Muzeum Pomorza Środkowego, a z nami jest pani Dorota Ciecholecka i niesamowite zbiory. To właściwie jest pierwsze owoce tego międzynarodowego projektu. Tak, projektu właśnie realizowanego w ramach tego międzynarodowego projektu siedmiu muzeów i uniwersytetu z Europy. W ramach projektu Tożsamość w zagrożeniu my realizujemy swój podprojekt Powojenne osadnictwo w Słupsku i skupiamy się tutaj na wywiadach z tymi słupszczanami, którzy przyjechali do naszego miasta po 1945 roku, ale również z ich potomkami, z ich dziećmi, wnukami. Po prostu chcemy dowiedzieć się, co im to najstarsze pokolenia przekazały, co wiedzą o swoich dziadkach, rodzicach. Jednocześnie zbieramy pamiątki związane z miastem, pamiątki takie bardziej też sentymentalne. I tutaj na przykład jedna z pań, z którą rozmawiałam, podarowała nam takie na biurko, właśnie popielniczkę, przycisk do odciskania nadmiaru atramentu. I tu jest taka też popielniczka, miejsce na zapałki, na papierosy. I mówi, że to u jej ojca, który tutaj w Słupsku od 1946 roku miał zakład krawiecki, było na biurku. To są oczywiście obiekty poniemieckie, ale ojciec po prostu znalazł je gdzieś, ona nie wie, czy dostał od kogoś i był z nimi bardzo związany i pamięta od początku, że to zawsze było w warsztacie ojca, później jak warsztat zlikwidował, zabrał te obiekty do domu. Ale pokazujemy również zdjęcia takie bardziej osobiste, chociaż widać na nich elementy architektury miasta, prawda? Ulica Bema, okolice, jak się przyjrzymy, tutaj Placu Zwycięstwa, widać w tle dom towarowy, jeszcze pomnik ten radziecki z gwiazdą. A jeszcze pani wejdę, pani dyrektor, w słowo, bo to zdjęcie tego typu mamy chyba wszyscy słupszczanie. Tak, to jest akurat zdjęcie ze Starego Rynku, tam widać budynek obecny Biblioteki Publicznej. Z tym kucem to wszyscy mamy wspomnienia. Tak, tak. Tutaj z Alei Sienkiewicza, na tle browaru, na przykład też z parku obecnie, który nazywa się Pierwszych Słupszczan, tam wtedy była fontanna, może nie wszyscy wiedzą. No i z Alei Sienkiewicza właśnie z tą fontanną, z figurką tego takiego chłopczyka, który teraz jest w remoncie, nawet w radiu, tam chyba była na ten temat audycja. I takie bardziej osobiste zdjęcia, możemy zobaczyć się z tych zdjęć, dowiedzieć się, jak to życie takie normalne funkcjonowało. Tutaj na przykład wózki, którymi woziło się małe dzieci, czy na przykład zdjęcia dzieci na motorach. Inne zdjęcia, które dostaliśmy związane z miastem i tam prezentowane są te bardziej takie znane obiekty użyteczności publicznej, można powiedzieć, ratusz, kościół, takie niespotykane zdjęcie z okolic kościoła mariackiego. I zamek w remoncie nawet. Zamek w remoncie, brama tutaj jeszcze z budynkiem, który kiedyś znajdował się tutaj z okolic kościoła mariackiego, prawda, możemy zobaczyć budowę nowych bloków i zabudowania jeszcze przed wybudowaniem tego osiedla dwudziestolecia PRL-u. No i bardzo ciekawe chyba rzeczy mamy tutaj. Tak, to są proporczyki, które też dostaliśmy od naszego jednego darczyńcy. Teraz takich rzeczy, kiedyś to było na porządku dziennym, że takie proporczyki, czy właśnie te znaczki, wpinki tak zwane. Tak, przypinało się na takich słomiankach w domu, a tu mamy właśnie bardzo ciekawe z fabryki mebli, proporczyki, których mamy bardzo mało w zbiorach znaczki, z Famarolu, z zakładów północnych Alka, no i z Sezamoru, z którego w ogóle pamiątek mamy bardzo niewiele i tutaj proporczyk i znaczki. Także ciekawy proporczyk z meczu międzynarodowego to ten w piłce nożnej, który odbył się na stadionie w Słupsku. No i związane właśnie z tym, co było wcześniej, z PZPR-em, z znaczki takie, które nosiło się, prawda, w czasie tych manifestacji pierwszomajowych. Też taka ciekawostka. Pomijając to, że matki partii już nie ma, to tych zakładów pracy tak naprawdę tak, już nie ma. Tych zakładów, to jest historia słupska tego okresu powojennego. Tak, a większość ludzi, z którymi rozmawiamy, to albo ci ludzie, albo ich dzieci opowiadają, że właśnie w tych zakładach pracy rodzice pracowali. No a większość, tak jak tu pan słusznie zauważył, nie ma.
Pokażę również bardzo ciekawe, ubiorę tylko rękawiczki, bo to nie są kopie, bo jeśli pokazujemy jakieś kopie, i tutaj czasami ludzie myślą, że my do oryginały bierzemy w ręce, to nie. Kopie pokazujemy bez rękawiczek, a wszystkie oryginalne dokumenty staramy się właśnie, żeby ich nie uszkodzić. I co to jest, Pani Doroto? I to są dokumenty związane, podarowały nam to córki, pani nauczycielki słupskiej, która właśnie, z którą przeprowadzaliśmy wywiad, teraz będziemy rozmawiać właśnie z jej dziećmi. Ona była nauczycielką, ale wcześniej pracowała w teatrze starym, którego już nie ma. W tym teatrze również pracował, związany z tym teatrem był częściowo jej ojciec. I tu jest taki bardzo ciekawy plakat z 1945 roku, Wujaszek z Gdyni. Mówi o przedstawieniu Wujaszek z Gdyni, wydrukowany jeszcze na niemieckim takim afiszu, prawda? Nie było papieru, a to jest 45 rok. Tak, dość charakterystyczna sprawa, że właśnie drukowano na tych różnego rodzaju plakatach, czy w ogóle drukach niemieckich. I proszę zobaczyć, czcionka też jest jeszcze bez polskich liter. Bez polskich znaków. W Słupsku, prawda? Kolejny plakat do sztuki. Tutaj teatr, która była grana w Teatrze Słupskim, starym teatrze. I tutaj program Damy i Huzary. I proszę zobaczyć reklamy. To, co robimy teraz, też reklamują się. Hotele, cukiernia warszawianka, hotel i restauracja Polonia, restauracja teatralna, prawda, jakiś zakład fryzjerski, drogeria. Pani Doroto, ja tak wejdę Pani słowo, bo tych rzeczy już jest sporo. Cały czas można je przynosić tak, do muzeum. Tak, zapraszamy właśnie do przynoszenia nam i zapraszamy ludzi, którzy właśnie powiedzieliby nam coś ciekawego, jeśli ich rodzice przyjechali tutaj do Słupska po 1945 roku, znają jakieś ciekawe historie, zapraszamy, żeby przyszli do nas, my to nagramy, żeby się z nami tym podzielili. Kiedy będziemy mogli to zobaczyć, pozostali słupszczanie? W tym roku właśnie zbieramy właśnie obiekty, wywiady, z tego zostanie przygotowany taki krótki film i w przyszłym roku, w pierwszej połowie roku będzie wystawa właśnie poświęcona temu podprojektowi Powojenne osadnictwo w Słupsku i będzie na niej prezentowany film, no i uzupełniony wystawą. Pani Doroto, dziękuję bardzo za oprowadzenie nas takie szybkie po tym, co już mamy, a Państwa zapraszamy do dalszej wędrówki po Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.